Siema, siema. Lecimy dalej. Assassin's Creed Unity. Jak się okazało na poprzednim streamie, sprawdziliśmy ile jeszcze zostało misji do zrobienia pobocznych i jest sporo, więc to nie będzie chyba ostatni stream z Assassin's Creed Unity, bo głównego wątku no, zostało 3 sekwencje. Może byśmy dzisiaj zdążyli zrobić wszystkie, ale jest jeszcze sporo zadań pobocznych, które się pojawią najwidoczniej dopiero, więc nie zdążymy, więc prawdopodobnie na następnym już, ale na spokojnie, bez pośpiechu pociśniemy sobie. Giereczkę. Także kolejne zadanie poboczne, jakie tutaj się pojawia, to jest znowu zagadka morderstw. Czy ja mam po prostu... Jak się to wszystko sprawdza? Czekajcie. Wszystko mam. Dobra, tylko jedno widmo wyostrzę w sumie. Aj, chyba mnie coś przeziębienie bierze, ale wziąłem 2 tapsy, może się wykuruję. Chyba jeszcze do sklepu skoczę zobaczyć później, czy nie ma więcej do kupienia lekarstw, żeby się nie rozłożyć, bo po co komu to. Ale no tak to u mnie wygląda przynajmniej. Ale pobiegać po Paryżu trzeba. Zbieramy znowu 165 tysięcy. Tak, ja się widam. Znaczy, no nie wiem, właśnie, bo chodzi o to, że jest niby dużo jeszcze zadań pobocznych, no nie? Bo jeżeli zrobiliśmy tylko połowę tych zagadek morderstw, to jeszcze zostało dużo, bo my zrobiliśmy dużo, no nie? Nie wiem, ile zrobiliśmy z 8. To nie zdążymy tego dzisiaj zrobić, a i... Jakby, no nie wiem, zobaczymy w sumie. Znaczy dzisiaj na pewno nie zdążymy i nawet chyba nie wiem, czy będziemy kończyli w ogóle podstawkę dzisiaj, tylko będziemy szli z tą podstawką, z fabułą i patrzeli, co nam się nowego odkrywa. No jeżeli się coś odkrywa, no to to robimy, no nie? A no ma się niby odkryć. Tak czy jak zobaczymy. Fuck. Więc co my tu mamy? 14 tropów w biurze będzie, tak? O kurde. Może zacznijmy od trupa w takim razie. Ciało dyrektora Budoina. Człowiek w średnim wieku, który popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Wciąż trzymał w dłoni zdobiony czerwony pistolet z lufą wetkniętą w usta. Obywatelu Budon, proszę przyjąć zaproszenie na prywatne soiree, które odbędzie się w naszym domu przy Rue des Provayres pod numerem 10. Z głębokim szacunkiem, Friedrich i Brigitta von Gluck.
Niewielkie szklane fiolki zawierające jakiś cuchnący płyn są opisane jako wyrób miejscowej apteki, która mieści się przy Rue Saint-Honoré 137. Na bankowym koncie Bedouana widać kilka... Czemu te kurwa info się pojawia tu, gdzie jest ważne? Widać kilka dużych wypłat, a teraz jest puste. Wierzyciel żąda zadośćuczynienia za czeki bez pokrycia. W rejestrze widnieje też prywatny adres Rue de la Conculère. Okej, tajne przejście, co? Zakrzyczono niewielkie ogłoszenie. Wielbicieli gry w karty zapraszamy do wyjątkowego stolika dyskretnie usytuowanego na uboczu Palace Royal. Tylko dla panów o nienagannym charakterze. Dziwnie wyglądający syfon wentylacyjny. Zupełnie niepodobny do innych tego typu urządzeń w Tuileries. Straszne malowidło przedstawiające czerwonego ducha, który nawiedza Tuileries. Obraz wydaje się być zabrudzony ciemnymi plamami zakrzepłej krwi. Jeszcze dużo tropów. Wielce szanowny dyrektorze finansowy, te wydarzenia i zjawy niewątpliwie wywołały u pana ogromne napięcie. Jeśli tylko mogę jakoś pomóc, to znajdzie mnie pan przy Rue de Fromento pod numerem 5. Z wyrazem szacunku radca legal. Mój najdroższy budynie. Bodłanie. Nie możesz sobie wprost wyobrazić, w jakich piszę emocjach. Mój mąż odkrył nasz związek. Jest wściekły i w gniewie grozi, że cię zabije. Och, mój kochany, wiedziałem, że trzeba mi było wracać do Austrii, miast ciągnąć ten romans, ale chwile, które spędziliśmy razem, były zbyt słodkie. Brigitta von Gluck. To dostał zaproszenie do nich. Ręcznie napisane prawdopodobnie krwią, bo dałem, wiem, jakie zło kryje się w twoim sercu. Twój koniec jest bliski. Okej. I've actually overheard many very ghostly noises. And even the ghost speaking. Through that very door. Baudouin, alone in the room, and the ghost speaking with a terrifying accent. I've heard this several times. We just now heard a shot. We all ran to find out what happened. I believe it was the red ghost. A few nights ago, I saw the ghost myself. I turned a corner and saw him disappear right through this door. Dressed in red, with an unutterably horrific expression. Co wy tu czpacie? The legend must be true. Long ago, a Bavarian murderer was executed nearby, and his red ghost has haunted this palace to this day. Have you seen the painting? It appeared from nowhere just yesterday. My name is Legal. Counselor to Director of Finance Baudouin. He locked himself in his office well over a day ago. For some weeks, he's been in a state of agitation. It's very sad that it ended this way. Oczywiście moglibyśmy jeszcze czytać tam. Wszystko, niby. Ale aż takich kminy chyba nie potrzebujemy. Chodźmy po kolei. Ale na pewno byłoby to jakieś urozmaicenie też tej rozgrywki mojej.
gdybym czytał jeszcze na przykład o tych postaciach, które tutaj spotykamy, no nie? To w sumie nie było takie złe. Ale też no, na pewno, no w sumie nie byłoby takie złe, ale już jesteśmy kurde, w którejś tam części asasynów, a ja tego nie robiłem wcześniej. Może z ciekawości coś tam poczytamy czasami, no nie? Tu chyba na górze powinienem. Na górę. Chyba nawet schodów nie ma. Ale okna też coś nie widać, kurde. O, jest dach. Siema, co tu się dzieje? Okej, tak to, mówisz, że to dobry pomysł z tym, co napisałeś. Czy tak można zagrać? Czy tak można przejść wszystkie części? Czy to ma sens ogólnie? Czy dla tych, którzy nie grali? Czy lepiej nie? Jest dom radcy. Drzewo genealogiczne, z którego wynika, że Legal jest bezpośrednim potomkiem Johannesa Metzgera. Obywatelu Legale, niniejsze pismo potwierdza naszą rozmowę. W obliczu ostatnich ataków, histerii obywatela Bodona... Nie wiem, jak to mam czytać, kurwa, nie mogę. Bodona... Zrozumiałym jest, że jeśli i gdy zajmowane przez nią obecnie stanowisko dyrektora finansowego zostanie zwolnione, pan jako radca zostanie na nie mianowany, z roczną pensją w wysokości 800 liwrów. Obywatel Lefebvre, sędzia pokoju. Szanowny radco Legal, te zjawy prawdziwe czy wyobrażone budzą grozę w moim sercu. Przysięgam, że widziałem, jak przedmioty w moim biurze same się poruszają, tak jakby duch zamieszkał w tych ścianach. Czuję, jak opuszcza mnie rozum i chętnie posłucham pańskiej niezawodnej rady. Co mam uczynić? Jak dla mnie to mój jakiś gaz przez ten wentylator, kurde, czy coś tam wrzucili i on miał te przewidzenia. Lepiej przejść oryginalne. No, czaję. Tak jak będę grał pierwszy raz, to się przejdzie tak jak należy. Ewentualnie z jakąś modyfikacją ulepszającą wygląd pewnie, no nie? Czy coś. Dziwnie się wchodzi do tego domu ogólnie, przez dach. Nie widać... A gdzie teraz? Może być tu. Jak tam kasa? Jeszcze. Właśnie to jest akurat ciekawe, bo ten... ja grałem kiedyś w pierwszego Stalkera i pamiętam, że tam był lektor i to była taka bomba dla mnie, że to był naprawdę dobry pomysł, no nie? Ale nie przeszedłem raczej.
Raczej nie przyszedłem tego. Ale nie dlatego, że chujowe. Ja tam, kurde, ogólnie nie wiem czemu, ale bardzo dobrze pamiętam gry, które mi nie poszły, albo miały za duże wymagania na mojego kompa. No. I co ciekawe, miałem jakąś taką grę, komp był za słaby na tą chwilę, po jakimś czasie następował update kompa, bo następował, a ja w tą grę już nie grałem, no nie? Grałem w inną za to na przykład. O Morrowinda na przykład może sobie odpaliłem i grałem w niego jak pojebany. A Stalkera jakoś zapomniałem na przykład, no nie? Jest kilka takich gier, które mi nie poszły, a ja później już do nich nie wracałem, jakby mogły mi pójść, no nie? Między innymi Gothic 3 na przykład. Pamiętam też, że on się w ogóle nie wczytał. Było menu główne, zacząłem nową grę i po prostu była tylko ziemia. I reszta się nie chciała doczytać, no nie? Tak wyglądał Gothic 3 przy moim pierwszym podejściu. Była tylko, kurde, ziemia, nawet bez trawy, tylko taki ta ziemia, nie? Gdzie my jesteśmy? Posiadłeś wam klik. Dużo pustych butelek po sznapsie. Raport prywatnego detektywa, który potwierdza podejrzenia Gluka względem małżonki. Okej. Okay. A co wy tu, kurwa, na mnie machacie? Ja tuś w śledztwo prowadzę, wyjebać komuś? A tam są oni. Czyli... jest tak, że ten koleś, który nie żyje, miał romans z tą żoną tego Gluka i on o tym wie. My husband can be very, very jealous, but he isn't the sort of man to kill anybody. Myślisz? Pomarańcza, mango. Passion Fruit. Nie pamiętam, co to był ten Passion Fruit. Napijmy się, bo zdrowo. Chyba. Na pewno zajebiście smacznie. I do not answer to members of the working class. Jakież to typowo von Gluck. To chuj, oskarżam cię, idziesz do paki. Nie, to może nie być on. Mamy jeszcze inne miejsca do zwiedzenia. Chodźmy tu. Ogólnie mam nadzieję, że będzie tak, że jak ja będę, kurde, grał teraz jeszcze w te następne części Assassinów, to w tym czasie, to ja po to nie grałem w te Assassiny wszystkie, że teraz, jak ja w nie gram, to w tym czasie mają powstawać nowe. Także ja po prostu nie będę nigdy miał momentu, że, kurde, nie ma Assassina, żebym mógł w niego zagrać, nie? Mają cały czas powstawać. W innym jakimś miejscu i czasie ma się dziać historia. I wtedy będę zadowolony. To było może trochę źle dla kanału, powiedzmy, naszego świadczyło, bo kurde, nigdy nie przestanę Assassinów nagrywać. Nie no, na pewno podgonimy, zanim oni zrobią, wiadomo. A nawet gdyby te trzy szybcy byli, to byśmy pewnie sobie po prostu zrobili przerwę od Assassinów kiedyś.
Apteka. Yes, I made that elixir. It's just a few herbs tossed together to make something that stinks. A wealthy fellow, Baudouin, came in. Wanted something to keep spirits away. I told him he was a fool, but he paid well enough for me to concoct this. Okej, tak bardzo w te duchy wierzył? Czy coś innego? Chciał odstraszyć. Teraz tak. Dobrze idę w ogóle? Chyba nie. To we wszystkich grach z serii Stalker jest, kurde, polski lektor, to w tej nowej części, co mają zrobić, też powinni dać, kurde, jakiegoś. To daje taką wczutkę, spoko. Dobra, jakoś musimy tam wejść. Okna nie widzę. Może dachem znowu. Tu nie ma jakiegoś okna. Albo drzwi po prostu. Kurde, jak tam się wchodzi do chuja? Pierdolę. Jaki dylemat, jak tu wejść? To może być pod ziemią w sumie jeszcze. Albo będzie. Chyba jest nawet, bo... Czekaj. Dobra, spróbujmy tu poszukać jednak.
Dobra, to jest tu. Nie wiem jak tam wejść, chuj z tym, idziemy gdzie indziej. Może tu. Okej, ale teraz widzę lupa jest u góry. Czyli to gdzieś na piętrze, tylko kurwa jak tam wejść. Może być gdzieś dachem jeszcze. Dobra, nie wiem, nie ma wejścia, nie? Chuj by to strzelił, autentycznie. Nie ma wejścia. Może się otworzy. Pierwszy raz coś takiego, nie? Dom ofiary. Trochę burdello tu ma. List od radcy Legana. Spierdalaj z tą podpowiedzią co chwilę, która się pojawia, no. Przecież nic nie widzę. Panie, wiem na pewno, że duch istnieje, jest niebezpieczny. Nie mam cienia wątpliwości, że stać go na okrucieństwa, których... No i kurwa, to samo mi się będzie co chwilę pojawiać, no bez jaj. Tak przeglądam. Ja pierdzielę, co oni, pojebało ich z tym. Przecież ja nie mogę nic przeczytać przez to. Nie mam cienia wątpliwości, że stać go na okrucieństwa, których nie powinien doświadczyć żaden człowiek. Legenda głosi, że duch nawiedza twój gabinet w Tuiler jest. Lękam się o twą duszę. Twój zaufany radca, Herve Legal. To ma być podpowiedź, to gówno, kurwa, co chwilę mi się to pojawia. Przeszkadza tylko. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.